Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk. Mamy dzisiaj piątek, 5 kwietnia, a my jesteśmy na plantacji rzepaku i jak widzicie wykonujemy zabiegi. Rzepak wysadził ostro do góry, już zawadza obciążniki, nawet przy Ursusie widzę. Plantacja Atory, hybrydy, która dużo szybciej ruszyła i dużo szybciej odbudowała masę. Ona nawet tak naprawdę nie musiała bardzo odbudowywać tej masy, bo tych liści nie straciła. Dzisiaj pierwszy zabieg, tak naprawdę drugi zabieg, bo na części tego pola, gdzie miałem tutaj żyto, musieliśmy robić poprawkę na samosiewy i jakieś 2 tygodnie temu bodajże, jakoś w tej luce pomiędzy przymrozkami i taką gorszą pogodą, zrobiliśmy zabieg. Miałem dla Was, dzisiaj mamy piątek, najprawdopodobniej dzisiaj ukaże się vlog z siewu faceli, dzisiaj bądź jutro. Miałem dla Was nagrać jakoś wcześniej tego vloga z plantacji rzepaku, jak on wygląda, jak się zregenerował i w jakiej kondycji jest, ale jak wiecie dokładnie cały tydzień chciał urwać głowę i postanowiłem, że odłożę to dopóki ta pogoda nie będzie troszkę lepsza. Dzisiaj czas na regulacje, czas na odżywianie i czas na robaka. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Rzepak już bardzo ostro poszedł w górę. Jest niestety, według mnie to już jest trochę... Uda się wyrywać, czy się nie uda wyrywać? Kurde, z tą moją niedołężną ręką jest ciężko. Jakąś mniejszą roślinę. Czy uda się wyrwać? Kurde, jak siedzi skubany. O jeju, 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 jeju. No bym Wam pokazał, jak to wygląda, ale chyba... O! Jest. Zobaczcie, jaki korzeń. Mam nadzieję, że to widać. Spokojnie 30 cm, jak nie więcej. Szyjka korzeniowa gruba. I główny pęd już na wysokości jakiś 20 cm. Pewnie około 20 cm. Także już na ten zabieg regulacyjny jest troszkę późno. Zobaczymy, czy tam w pąku słodyczek nie siedzi, bo dzisiaj powiem Wam, że tego słodyczka mi się do miski złapało naprawdę sporo, bo kilkadziesiąt sztuk. Ale naprawdę fajna roślina i to nie jest jakaś najmocniejsza. Mocna, silna, tych rozgałęzień bocznych puszcza bardzo, ale to bardzo dużo. I to jest rzepak, w którym naprawdę jest potencjał. Na dole jeszcze te liście, które były jakoś trochę poparzone. Objawy jeszcze fomy z jesieni bodajże, ale tak, jeżeli chodzi o kondycję, rzepak dość zdrowy, fajnie zachowany. Powiem Wam, że takiego rzepaku jak ten w całej swojej karierze jako rolnika jeszcze nigdy nie miałem. I jak tutaj przyjeżdżam, to pole sobie coś zobaczyć, jak ten rzepak wygląda, to zawsze banan na twarzy. I człowiek jest tak zadowolony, że ten rzepak może aż tak dobrze wyglądać. To jeszcze niestety nic nie znaczy, bo jeszcze do zbioru mamy dużo, dużo, dużo czasu. Aczkolwiek ten potencjał jest tutaj zakodowany, myślę, na bardzo wysokim poziomie. Jest to rzepak, jeżeli my nic nie spieprzymy, jeżeli pogoda nam pomoże, jeżeli te opady będą dobrze rozłożone, to myślę, że jest to rzepak, z którego można osiągnąć rekordowy plon. Taki rzepak na rekord. Jak na razie to się tak zapowiada. Mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi, żeby z tego rzepaku wycisnąć maksimum. Będę się starał, żeby zabiegi były na fajnym poziomie. Dodatkowo oprócz tego, że daliśmy azot płynny w 2 dawkach, daliśmy sporą dawkę siarki, to chciałbym jeszcze odżywiać go właśnie dolistnie. Zarówno aminokwasy, o których Wam mówiłem, jak tutaj chodziłem po tym polu niedawno, jak i mikroelementy, jak i znowu siarka, magnez dolistnie, no i dobra ochrona fungicydowa oraz insektycydowa. Dzisiaj mamy pierwszy taki ważniejszy zabieg i to jest ta zupa, o której Wam wspominałem jakiś czas temu. Nie wiem, czy mogę mówić, co stosuję, ale powiem, co może powinno się stosować. Ja dzisiaj robię mieszaninę ekstremalną, że tak to nazwę. Tak wygląda ursusik z opryskiwaczem.
Nie nagrywam w Ursusiku, bo w Ursusiku kabina na glakach, nieważne, szyby wypadają, tragedia i muszę pryskać w masce, dobrze osłonięty i nic by nie było słychać, jak mówię, przez tą maskę, dlatego podczas pryskania na razie nie będę nagrywał. I dzisiaj zupa, robimy regulację rzepaku wraz z ochroną fungicydową, nastawioną zarówno na fomę, na jakieś początki czerni krzyżowych, ewentualnie szarą pleśń, bo też na niektórych plantacjach się to pojawia. No i oczywiście regulacja też tego rzepaku. Ja u siebie na początek podaję to chyba, o czym wam widać, jak ładnie liście pokryte, nie? Nie wiem, czy będzie tutaj widać. Tutaj po prawo nie pokryte, po lewo pokryte. Naprawdę fajne. Fajną końcówkę, roboty te końcówki robią. Eżektorowe, dwustrumieniowe, 0,3 z Lechlera. Jest efekt, naprawdę jest efekt. Tak, bo cały czas zaczynam i potem tego nie kończę, co chcę powiedzieć. Pryskamy tebukonazolem w okolicach 200 gram na hektar. Tego tebukonazolu dzisiaj dajemy. I do tego, żeby wzmocnić ten efekt fungicydystyczny, nie wypowiem tego dobrze, nieważne, zablokowałem się. Dodatkowo dodajemy metkonazol w czystej postaci w okolicach 25 gram na hektar, tak żeby to był taki naprawdę dobry, porządny zabieg. Dodatkowo zdecydowałem to też tak dzisiaj jeszcze od rana, myślałem, że nie. Po południu, jak poszedłem do miejski, zdecydowałem, że chyba jednak tak. I teraz na wieczór upewniłem się tylko, że warto na tego robaka jednak też coś dołożyć. Dzisiaj, no piękny ten rzepak, no naprawdę, na większości praktycznie równy, idzie do góry, piękny kolor, super. I dlatego postanowiłem, że dzisiaj dołożę również do tej mojej berbeluchy chloropyrifos i cypermetryna, czyli zwłaczanie owadów. Dzisiaj, jak wam mówiłem, w misce złapałem kilkadziesiąt słodyżków. Tam było ponad 30 tych słodyżków. Pąki już idą ostro do góry, niektóre już są odsłonięte, dlatego ten słodyżek zaraz też będzie szkodliwy dla naszej plantacji, bo do tej pory nie był. I to ważne, to najważniejsze z owadów. Tydzień temu już złapałem kilka, potem wylałem, czyli tak naprawdę kilkanaście chowaczy. Brukwiaczka prawie wcale. Dziwny ten rok, tego brukwiaczka jakoś nie było. Za to czterozębnego to było wtedy około 8 sztuk. I dzisiaj w piątek 5 kolejne 6 sztuk. Próg co prawda do końca nieprzekroczony, ale myślę, że ten zabieg teraz się wstrzeli idealnie, bo te jaja, które były złożone jakiś czas temu przy tych pierwszych nalotach, teraz powoli te larwy powinny się wylęgać. A te nowe naloty zwalczymy właśnie tymi środkami. Dodatkowo to, co robimy, czyli odżywianie, czyli składniki takie najważniejsze dla rzepaku. Podajemy odżywkę mikroelementową Green Mix, w której mamy mikroelementy, co ważne, mikroelementy plus tam magnez, które są w formie schelatyzowanej, czyli łatwo dostępnej dla naszych roślin. Nie są to bardzo duże ilości, aczkolwiek jak na chelaty ta odżywka ma bardzo fajny skład i mogę ją szczerze polecić. Jest też sporo żelaza tam, który myślę, że spowoduje taki fajny efekt wybarwienia, co nam polepszy trochę ten proces fotosyntezy i bujnie fajnie ten rzepak. Dodatkowo, żeby wzmocnić ten efekt, polepszyć działanie środków, podajemy aminokwasy w ilości bodajże 1,20 L mi tutaj wyszło, jak lałem. I dodatkowo na samym końcu najważniejszy z mikroskładników dla mikropierwiastków, dla rzepaku, czyli bor w ilości około litra. Naprawdę. Piękne rośliny jak na ten moment. Mam nadzieję, że kamerka jest dobrze ustawiona i wszystko fajnie tutaj widać. I co ważne, jeżeli robimy taki zabieg z borem i chcemy to wszystko mieszać, bo cała zasada bor dodajemy na końcu. Jak chcemy bor używać z fungicydami, insektycydami, zawsze używajmy zakwaszaczy wody. Tutaj sposobów jest kilka. Są koncernowe jakieś rozwiązania, jest kwasek cytrynowy, niektórzy ocet. Są jakieś tanie zakwaszacze, które też fajnie się sprawdzają.
Ja dzisiaj zakwasiłem za pomocą takiego preparatu Control pH. Wreliśmy troszkę nawet większą dawkę niż zalecana i pH mamy na poziomie wody, bo daliśmy przed, na samym początku wodę, po wlaniu kontrolo i na końcu po borze. I takie pH, jakie dzisiaj mamy, to jest w okolicach 5. Czyli wydaje mi się, że to jest idealne pH jak na taki zabieg. I co jeszcze? Ja mam mało czasu, bo jak widzicie, słonko już tam zachodzi. Do opryskania mam jeszcze dzisiaj 6 hektarów, jutro zrobimy kolejne 10. Od rana myślę, że się uda. Rzepak z potencjałem. Myślę, że nie ma na co czekać, jeżeli ktoś tam się zastanawia jeszcze nad zabiegiem, bo to już jest dość za późno. Zbyt dużo nie wyregulujemy, aczkolwiek też nie musimy go w tym roku aż tak mocno regulować, mi się wydaje. Bo w tym regulowaniu chodzi głównie o to, żeby nie aż tak bardzo go może skrócić, ale żeby rzepak wytworzył jak największą liczbę tych pędów bocznych. A spójrzcie sobie na przykład na tą roślinę. Ile to tego tutaj jest? No naprawdę coś pięknego. Tak mnie ten rzepak cieszy, że naprawdę, jak nawet mam takie gorsze chwile, to przyjeżdżam na pole rzepaku, od razu mi lepiej. I ogólnie bardzo lubię, jako rolnik, uprawę rzepaku, bo to jest taka wdzięczna uprawa, mi się wydaje. Ale jest to uprawa dla ludzi zawziętych, zdeterminowanych, bo w rzepaku pominięcie jednego zabiegu albo zrobienie czegoś po taniości, zaoszczędzenie jakoś, bardzo pójście w drugą stronę, czy ten jeden zabieg właśnie ominięty, powoduje, że oszczędność na poziomie 50-100 zł może nam się obrócić w straty na poziomie 1500 zł. Chociażby 2 lata temu, kiedy mieliśmy bardzo dużą infekcję zgnilizny twardzikowej i tam, gdzie ktoś robił zabieg z tej taniej półki, jakiś zwykły prochloraz, jakiś tebukonazol, ogólnie jakieś triazole same, często dokładając te 50-80 zł do dobrego zabiegu, czy to karboksamidy, czy chociaż połączenie z trobiluryny, chociaż właśnie z tym prochlorazem, czy z innym triazolem, powodowało, że plon mieliśmy naprawdę fajny. A tam, gdzie ta zgnilizna twardzikowa weszła, plony często wahały się pomiędzy 1,5-2,5 tony, a na plantacjach dobrze ochronionych były to 4 tony. Czyli pomyślcie sobie, 1,5 tony rzepaku, ponad 2000, a zaoszczędziliśmy ile? 50-80 zł. Także rzepak jest dla zawziętych. Tutaj każdy zabieg musi być zrobiony dobrze. Musimy się przyłożyć od początku do końca. Od nas zależy połowa, może nawet nie połowa, reszta zależy od pogody, ale my musimy się postarać, żeby tą swoją część zrobić jak najlepiej, jak najdokładniej i na tym rzepaku, no na rzepaku nie ma co oszczędzać. Jak ktoś chce oszczędzać na rzepaku, to niech zasieje sobie coś innego. Jak nie ma czasu, no ja też nie mam czasu, ale rzepak jako roślinę kocham i tak będę ją siał, mimo tego, że tego czasu za dużo nie ma. Ktoś dzwoni. Powiem wam, że jak przyjechałem na to pole rzepaku, to już piąty albo szósty telefon. Co chwilę ktoś dzwoni, czy jest robak, czy pryskać, czy nie pryskać. Bardzo fajnie, że dzwonicie, pytacie, bo to po to też jestem. Dobra, myślę, że już chwilę pogadałem. Pewnie jak zawsze za długo i trochę zanudzam, ale mam nadzieję, że jakoś nie było strasznie. No i co? Obiecałem wam w poprzednim filmiku, który będziecie oglądać, który pewnie już obejrzeliście jakiś czas temu, który wejdzie dzisiaj bądź jutro w sobotę, że pokażę wam też moją plantację pszenicy i omówię, co bym chciał na tej plantacji zrobić. Mam nadzieję, że mi się jutro uda. Jutro też będę robił odkwaszczanie pszenicy najprawdopodobniej, od rana skończę rzepak i jeżeli tylko znajdę chwilkę, to nagram dla was taką drugą część o pszenicy. Dobra, ja wsiadam do ursusika, zakładam maskę i zapierdzielamy pryskać rzepak, bo zaraz będzie ciemno. Dobra, to na razie, do następnego, cześć!